Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 13, komentarz. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Po raz kolejny przez zwrot a wy, bracia, przedstawione zostaje pewne przeciwieństwo. Tesaloniczanie mieli nie dać się zarazić postępowaniem nieporządnych i powstrzymać w czynieniu dobrego. Ale pracować na własne utrzymanie. Nie mieli jednak wywyższać się nad tych, którzy tego zaniedbywali. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że gdy inni otrzymują słuszną nagannę czy napomnienie, myślimy sobie, że jesteśmy lepsi od nich. Kto z pozostałych Tesaloniczan odważyłby się powiedzieć, iż jeszcze nigdy w swoim życiu nie stracił zapału do czynienia dobrego? Ustać oznacza w tym kontekście właściwie zniechęcić się lub słabnąć, opadać z sił. Jakże często jest tak, że zaczynamy jakieś zadanie, a później tracimy siłę i energię do kontynuowania tego. W Nowym Testamencie w wielu różnych miejscach jesteśmy wzywani do tego, by nie poddać się zniechęceniu. W powiązaniu z naszymi modlitwami Łukasza 18:1. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. W powiązaniu z naszą służbą, która obejmuje głoszenie w czystości niesfałszowanego Słowa Bożego. 2 Koryntian 4:1. Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. W powiązaniu z różnymi trudnymi okolicznościami. 2 Koryntian 4:16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Efezjan 3:13. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. W powiązaniu z czynieniem dobra. Galacjan 6:9. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przytoczony powyżej werset z listu do Galacjan brzmi: a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Tutaj wezwanie to
zostaje powiązane z dodatkową motywacją. Bóg wynagrodzi w przyszłości wszystkie nasze starania w tym zakresie. Czynienie dobra jest bardzo ogólnym pojęciem. Nie powinniśmy myśleć, że ze względu na kontekst chodzi tu tylko o pracę powiązaną z wynagrodzeniem pieniężnym, którą chcemy oczywiście wiernie wykonać. Również nie jest to napomnienie do dawania jałmużny czy czegoś podobnego, lecz wezwanie do czynienia tego, o czym jesteśmy przekonani, iż jest to słuszne. Werset ten można by też przetłumaczyć następująco. Nie ustawajcie czynić tego, co słuszne. W Rzymian 7 rozdział 21 werset i 2 Koryntian 13:7. To, co słuszne, zostaje przeciwstawione temu, co złe. Rzymian 7:21. Znajduję tedy w sobie zakon, gdy chcę czynić dobrze. Trzyma się mnie złe. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. 2 Koryntian 13:7. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego, byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Jakub pisze, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jakuba 4:17. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kto z nas nie obciążył się już kiedyś winą za niedbałość w czynieniu tego, co dobre?